Audycja prosto z kadru, program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Dzisiaj w programie wędrujemy przez kosmos, patrzymy na różne pozycje związane oczywiście z tematyką kosmitów. Teraz omówię serię Saga, tom 6, wydawnictwo Mucha Comics. Jest to seria komiks amerykański, w tym zbiorczym albumie mamy numery od 31 do 36. I również problem przede mną, ponieważ jest to środek serii. No i czy zawarto zaczynać historię od właśnie 6 tomu? W przypadku sagi, no nie do końca, ponieważ mamy tutaj, tak w skrócie, przybliżę wam historię. Nie będę tutaj spoilerował poprzednich tomów, żebyście mieli duże pole do odkrywania, aczkolwiek w wielkim skrócie jest tak sobie taka planeta i ta planeta ma księżyc. Ten księżyc, ta planeta są zamieszkały przez różne rasy. Jedna charakteryzuje się tym, że mają takie różki, jak to koziołki czy baranki, a druga ma skrzydełka i to skrzydełka nie wiem, jakieś ważki albo jakieś ptaki. I te dwie rasy toczą ze sobą wojnę, ale toczą tą wojnę tak długo, że cały wszechświat więc wręcz zaczął ingerować w ten konflikt zbrojny i uczestniczyć, opowiadać się po jednej albo po drugiej ze stron. Także klimat wojenny i w tym właśnie, w tej negatywnej atmosferze, no nie ukrywajmy, wojna to nie jest nic fajnego. To są same negatywne, niesamowicie złe sytuacje. Dochodzi do pięknego wątku, jakim jest miłość, ponieważ Alana oraz Marco, przedstawiciele różnych dwóch zwaśnionych gatunków, zakochują się w sobie. I właśnie owocem tej miłości jest Hazel. Hazel, akcja tomu szóstego dzieje się już parę lat po tomie piątym, gdzie wszyscy nasi bohaterowie zostali rozdzieleni. No taką informację muszę niestety wam podać. Przez pierwsze pięć tomów była to ucieczka. Ucieczka przed wojskami różnych właśnie armii. Ucieczka przed wysłannikami innych żołnierzy. Ucieczka przed płatnymi zabójcami nawet po całym kosmosie. Aż w końcu mogli odetchnąć, ale no nie do końca. Teraz akcja dzieje się parę lat później. Alana i Marco chcą odzyskać swoją córeczkę, która przybywa w obozie dla uchodźców, w takim więzieniu dla uchodźców, wraz ze swoją babcią. Babcią od strony Marco, czyli od strony jej taty. Babcia, która ma różki. Oni są w obozie, gdzie są sami właśnie przedstawiciele tej rasy. Przypominam, że Hazel jest owocem miłości właśnie Alana i Marco i ona posiada cechy obydwu tych gatunków, czyli ma różki oraz skrzydełka, które musi ukrywać. I to jest cały problem, ponieważ tajemnica, że ona jest, posiada te skrzydełka, wychodzi na jaw. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Ponieważ wiele, wiele sił chce utrzymać w tajemnicy właśnie fakt, że doszło do, no tutaj oni mówią, barbarzyństwa, że Hazel jest czymś obrzydliwym, że jest w ogóle niepojęte, żeby dwie rasy się połączyły. Tutaj powiem szczerze, naszła taka myśl, kurka, no mamy tutaj wątek, że przyglądając ten komiks, jak przewertujecie mnóstwo różnych ras, mnóstwo różnych istot, niektóre są obrzydliwe, niektóre są słodziutkie, niektóre są głupio, no głupio wyglądają w sensie, ale jakby one koegzystują, żyją ze sobą, kurczę, jeżdżą razem metrem do pracy, mieszkają ze sobą, rozmawiają i tak dalej, więc chyba temat łączenia tych ras powinien być już dawno opanowany, no przecież to jest przyszłość, kosmos, kurczę, oni wędrują, latają po kosmosie, mają rozwiniętą technologię, więc kurczę, chyba te tematy społeczne również powinny pójść do przodu, ale nie. Się uparli, że te dwa gatunki to nie, one mają wojnę, one nie mogą się ze sobą łączyć. Jak jest Hazel, to Hazel trzeba zgładzić. No i ogółem nasi bohaterowie nie chcą dopuścić do tego, żeby właśnie coś takiego się stało. Dużo akcji mamy w tym komiksie. Akcja skacze, ponieważ no bohaterowie są rozdzieleni po różnych stronach galaktyki i obserwujemy ich parę lat później, więc warto przybliżyć, co takiego się zdarzyło w ich życiu, że akurat warto ich obserwować, więc scenarzysta Brian Vaughan właśnie tutaj przybliża. Troszeczkę skaczemy, ale dzięki temu widzimy mniej więcej, co się stało z naszymi bohaterami, których mam nadzieję wszystkich polubiliśmy. Warto tutaj zwrócić uwagę, że kurczę, babcia Hazel, mama Marco, no tutaj myślę, że po tym komiksie to będzie ulubiona bohaterka wszystkich właśnie czytelników. No i właśnie, jeszcze a propos tych różnych stworzeń, jak zacząłem dzisiejszą audycję od tego, że wszystkie te komiksy i filmy science fiction, tudzież fantasy, space opera charakteryzują się właśnie różnorodnością tych wszystkich gatunków. No tutaj autorzy stawiają na dużą różnorodność
i często lubią szokować. Szokować na różne sposoby nas odbiorców. I to zazwyczaj była taka pozytywna cecha, ponieważ komiks, seria, saga bardzo zaskakiwała. To naprawdę, w tym komiksie wszystko się może zdarzyć. Ale to też nie jest tak, że może się zdarzyć rzeczy naturalne. Nie, no dobra, no to jest space opera, tutaj też magia istnieje. W ogóle temat magii to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ żeby rzucić jakiś czar, trzeba mieć jakiś składnik. Czasem to są takie egzotyczne składniki jak zdradzenie jakiejś tajemnicy. Także temat magii to akurat nie jest aż tak eksploatowany. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę do tego wątku przy okazji tomu siódmego. Ale póki co no, ostrzegam, że jest to komiks dla dorosłych, nie tylko ze względu na przekleństwa, tudzież brutalność niektórych scen, ale no niestety również na pewno obrzydlistwa, których tutaj nie brakuje. Warto też zaznaczyć, że komiks był bardzo nagrodzony, on tam ma 3 Eisnery, dostał nagrodę Hugo, nominację w Ameryce, w Angoulême, czyli we Francji, głównie za tom 5, jeśli się nie mylę. A nie, za tom 6, za ten tom, który trzymam w ręku. Za ten tom dostał nominację do nagrody za najlepszy komiks na 44. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Angoulême. Jest najbardziej prestiżowa chyba nagroda w Europie. Znaczy, na pewno najbardziej prestiżowa nagroda w Europie. Mamy tutaj też, fajnie się czyta sagę, ten tom 6, ponieważ jakby widzimy naszych dwójkę zakochanych w sobie bohaterów. Jakby z powrót tej miłości. Przez ostatnie, oni mieli tą ucieczkę. Przez ostatnie tomy to jednak troszeczkę te wątki ich rozdzieliły, oddalili się od siebie, ponieważ te problemy ich przytłoczyły. Pojawił się problem narkotyków, kosmicznych narkotyków. Tutaj widzimy efekty tego, że niektórzy bohaterowie zatracili się w niektórych środkach odurzających. Oczywiście wszystko jest pokazane w negatywny sposób. My odradzamy stosowanie różnych środków odurzających, a zwłaszcza kosmicznych, ponieważ skutki są opłakane i również obserwujemy to w tomie szóstym. Ale naprawdę oglądanie dwójki bohaterów, przypomnę, oni są żołnierzami, jednak Marco trafił do niewoli. Alana była jego opiekunką, była osobą, która pilnowała więźniów, jednak zakochali się w sobie i tutaj mamy powrót do ich pięknej miłości. Naprawdę to jest coś sympatycznego, jak oni na sobie tak bardzo polegają, są akcyjki, bo oni muszą znaleźć informacje, gdzie właśnie jest ich córeczka, i oni po prostu nie zatrzymają się przed niczym i oglądanie takiej pary naprawdę serce roście, bardzo przyjemnie się ogląda. Jeszcze cytat odcinka, cytat komiksu, ponieważ jeśli znacie tę serię, to wiecie doskonale, że połączyła tych bohaterów książka. Książka o miłości, nie była to Romeo i Julia, ale domyślamy się, o czym może być ta książka, to był temat poprzednich paru tomów. Tutaj taki cytat nauczycielki małej Hazel, ja to powinienem sparafrazować, ale przeczytam po prostu. Jest bardzo, że najlepszy pisarz w historii jest bardzo mądry, ale uważam, że artystów nie można klasyfikować jak koni wyścigowych i bez obrazy dla twojej rodziny, ale ten, kto myśli, że w jednej książce są wszystkie odpowiedzi, przeczytał za mało książek. Ja bym to sparafrazował, że przeczytał za mało komiksów. Bling, bling, teraz mrugnąłem okiem, ale tego nie widzicie, bo jesteśmy w radiu. Ale słyszeliście dźwięk mrugającego oka. W każdym razie, saga, tom 6, wydawnictwo Mucha Comics. A, jeszcze rysunki Fiona Staples. Myślę, że te rysunki przypadną wam do gustu, zwłaszcza jeśli jesteście zwolennikami komiksów mainstreamowych. Aczkolwiek muszę przyznać, że tła są takie puste, że brakuje jednak trochę tego detalu. Oczywiście, kolory, emocje na twarzach bohaterów, czyli ta mimika, sceny akcji, wszystko jest bardzo fajne, tak, to jest wysoki poziom, aczkolwiek zwracam uwagę, że jednak brakuje trochę tego detalu, ale dobra, nie będę się już szczepiał, komiks to nie jest tylko i wyłącznie detal na trzecim czy czwartym planie. W każdym razie, saga, tak się nazywa ta seria, saga, wiem, że ciężko będzie trochę wygooglować, ale zaufajcie mi, można znaleźć ten komiks, saga, tom 6 z wydawnictwa Mucha Comics.